Cześć, z tej strony Łukasz, witam Was na naszym kanale. Na dzisiaj przygotowałem dla Was unboxing dwóch produktów marki Unitek. A dokładnie są to przejściówki USB-C na DisplayPort oraz na HDMI. Co charakteryzuje te produkty? Od strony wyjściowej mamy tutaj zintegrowany przewód USB-C, czyli przewód, który wkładamy do portu w naszym laptopie. Na wyjściu znajdziecie dwa porty i w zależności od wersji przejściówki będą to porty albo DisplayPort w wersji 1.4, albo porty HDMI. Czyli zawsze mamy albo dwa porty DisplayPort, albo dwa porty HDMI w zależności od wariantu tego modelu. Sama przejściówka zamknięta jest taką czarną, plastikową, błyszczącą obudowę. Na górze znajduje się logo firmy Unitek. Przejściówka nie ma żadnego wyjścia na zasilanie z tego względu, że korzysta z zasilania po prostu z tego przewodu również USB-C, którym podłączamy ją do komputera. Co charakteryzuje te przejściówki? W zależności od wersji, którą wybierzecie, one będą oferowały różnego rodzaju rozdzielczości oraz odświeżanie. W wypadku przejściówki DisplayPort jest to DisplayPort w wersji 1.4, w związku z tym mamy do dyspozycji rozdzielczość do 8K z odświeżaniem do 60 Hz, lub jeżeli przełączymy się na rozdzielczość 4K, to wtedy mamy odświeżanie do 120 Hz. W przypadku wersji przejściówki na HDMI mamy dwa porty, w których możemy wykorzystać rozdzielczość do 4K i do 60 Hz. I to jest główna różnica, czyli oczywiście typ portu oraz to, jakie rozdzielczości oferują pomiędzy tymi dwoma produktami. To je też trochę odróżnia od innych hubów, przejściówek, które mamy w ofercie. Wziąłem dla przykładu na dzisiaj taki D1022A. To jest przejściówka, którą możecie hub, który możecie wykorzystać jako podstawkę pod laptopa, można ją wykorzystać też jako podstawkę pod urządzenie mobilne. I ona charakteryzuje się tym, że w porównaniu do tych przejściówek, które Wam dzisiaj pokazuję, ma znacznie więcej portów na wyjściu. Na wejściu mamy zintegrowany przewód również USB typu C, na wyjściu mamy Power Delivery typu C, mamy port HDMI, mamy DisplayPort, mamy porty USB, mamy port RJ45, czytnik kart SD i microSD, port VGA oraz port audio. Co ją odróżnia od tych przejściówek? Mianowicie to, że na tych portach maksymalna rozdzielczość, jaką jesteście w stanie uzyskać, to jest 4K i 30 Hz, ale tylko w wypadku, gdy nie korzystacie z portu HDMI. Jeżeli będziecie korzystać z portu HDMI, w tym momencie automatycznie ta rozdzielczość tutaj jest obniżana maksymalnie do rozdzielczości Full HD i więcej wtedy na takiej przejściówce czy hubie nie wyciągniecie. W związku z tym te urządzenia są przystosowane do takich zastosowań, gdzie potrzebujecie wysokich rozdzielczości, gdzie chcecie na przykład rozszerzyć ekran waszego komputera. Jeżeli jest to system Windows, to te przejściówki wyposażone są w technologię Multi-Stream Transport, czyli można oba porty wykorzystać, żeby rozszerzyć możliwości naszego komputera na dwa dodatkowe ekrany właśnie w rozdzielczościach 4 lub 8K jednocześnie. W kartoniku znajduje się jeszcze skrócona instrukcja obsługi do takiego urządzenia. No i tak naprawdę myślę, że to jest tyle, co możemy o tych urządzeniach powiedzieć. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to oczywiście zachęcam Was do skorzystania z linków, które znajdują się pod tym filmem, żeby się z tymi produktami lepiej zapoznać. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, żeby być z naszymi materiałami na bieżąco. Dzięki i do usłyszenia.